No witajcie wszyscy, tu GamersDen. Jak widzicie, dziś Age of Wonders zgodnie z... No, przepraszam, rozwój hydrotechniki nam się zrobił. Coś mam ostatnio jakiś problem z mikrofonem. Halo, halo. No nie, no coś jest do pani lekko, ale no na ten moment nic nie poradzę. Dobra, zrobiło nam się rozwój hydrotechniki. Wybieramy nowe badania. To jest oczywiście Age of Wonders Planetfall, gdyby ktoś nie wiedział jeszcze. Co my tu mamy? Doktryna pielęgnacja, wspólnota snu, ochrona przyszłości, gromada lęgowa. Dzielenie się wspomnieniami. Operacja doktrynalna. No weźmy sobie taką doktrynę, bo czemu nie? Zobaczymy, jak to działa. Życzenie matecznika. Co chcecie? Pień macierzysty domaga się gwyzdnego stopu dla podtrzymania symbiozy. O, wy chamy wredne. 15 chcecie kosmitu. Plus 25 do reputacji i plus 5 do przychylności. Dobra, dam wam ten kosmit. Macie. Kolonia Garuda ma nieeksploatowany sektor. No wiem, ale... Ogrody botaniczne się robią, więc musimy teraz... Wełniste doliny poziom drugi też mamy. Energooszczędna linia montażowa plus minus 15 do kosztu energetycznego jednostek. To niekoniecznie, a agencja optymalizacji minus 15 do kosztu energetycznego za natychmiastowego zakończenie produkcji. A to aż tak, to chyba nigdy żeśmy jeszcze nie robili, więc chyba rzeczywiście do kosztu jednostek poproszę. To by było jedno. No i skaliste przesmyki, musimy wybrać strefę. I to chyba miało być naukowa, jeśli dobrze kojarzę. Jest rzeka, jest góra, jest zagrzybienie. W zasadzie co bym tu nie wybrał, to będzie dobre. Bo żywność jest w sumie najlepsza w tym sektorze, bo jest rzeka i jest zagrzybienie, co powoduje wzrost żywności. Ale to my w takim razie polecimy w eksploatację energii chyba. Na skalistych przesmykach, bo mamy cały czas problem z dochodem, więc niech będzie. Teraz tak, krosta. Krosta miała iść chyba do tego typa. A ten typ z kolei miał sobie iść... W sumie nie wiem, gdzie on sobie miał iść. Tu jest trochę armii z matecznika. No, poodkrywajmy coś tutaj, w tą stronę. Niech sobie tutaj ruszy. No i ten pan. Ten pan... A, tu musimy zniszczyć gniazdo jakieś. Dobra, to chodźmy tu, w tą stronę. Dobra. No i ci zostają na wilgotnych bagniskach, tak. Straż. Koniec tury. Tam mam ktoś chyba ostatnią wojnę chciał wypowiedzieć, czy coś takiego. Mam nadzieję, że jeszcze przez chwilę się jakoś utrzymamy na powierzchni. Wiadomość od frakcji Zapomniani. Linią prawowitych kapłanów stwórcy są tylko oni i my sądzimy boskie prawa do esencji. Aha. Nie, odmawiamy robienia zadań dla frakcji Zapomniani. Potwierdź ruch. Ten pan potwierdzenie ruchu, proszę bardzo. Tu mamy jakiś takich typów. Właściciel Daju Yang neutralność. O, niedobrze. Dyplomacja. Jak to wygląda? Z Daju Yang, czy my mamy jakieś korzystne w ogóle? Neutralni są całkowicie.
Z kim my mamy przesrane? Mamy z Angelą przesrane. Angela Hennigan, z nimi mamy problem. Z Dayu Yang nawet nie mam. Jiang. No to jak nie, to nie, nie będziemy ich bić. Przejdźmy się gdzieś tu. Żurawi, nowe grzęzawisko. Zagrzybienie. A, to już jest ich sektor, czyli tutaj już się kończą, że tak powiem, możliwości naszego rozwoju w tą stronę. Bez wypowiedzenia wojny oczywiście. Tymi idziemy dalej w tą stronę jak najbardziej. Dobra, coś mamy. Inwazja na terytorium w kolonii Wełniste Doliny. O, shit. No, to tego się nie spodziewałem po nich. Imperialny skład. Po zebraniu twoja najbliższa kolonia otrzymuje produkcję. Produkcja przyspiesza wytwarzanie obiektów. Aha, to dlaczego oni mi tego jeszcze nie zebrali? Tutaj jest to samo pewnie. Dokładnie. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Angela. Niepodlegli. Prawdopodobnie mi to zaatakują. Albo i nie. Chyba tak. Tura 41. Co się dzieje? Na twojej drodze staje Nicole Krastus. Znamy twój rodzaj zbrodnicza Szumowino i nie będziemy ryzykować. Podaj swój cel i mów, dokąd zmierzasz. Bardzo miłe przywitanie, można powiedzieć. To jest awangarda i na starcie mamy minus 275, więc nie wiem, czy będziemy jeszcze kiedykolwiek przyjaciółmi. Myślę, że trzeba im dać trzymajcie się z daleka. Będziemy się bacznie przyglądać waszym poczynaniom. Zagrożenia dla naszych kolonii będą eliminowane. Dobra. Nie trój. A czy tymi gośćmi mogę się przenieść tutaj w ciągu jednej tury, jest pytanie. Tymi... Tu. Mogę. Więc nawet spoko. Pielęgnacja. Badania naukowe zakończone. I mamy... Tak. Mamy tą wspólnotę snu. Wszystkie jednostki uzyskują plus 25% do doświadczenia w walce. Ochrona przyszłości. We wszelkich posiadanych koloniach następuje wzrost przychodu 20% żywności. I gromada lęgowa kolonia uzyskuje plus 50% przyrostu żywności po odliczeniu utrzymania jako zniżkę do produkcji przy wytwarzaniu jednostek. No to ciekawe. Dobra, wybierz badania naukowe. Świt nowego związku. Tego jeszcze nie. Recykling biomasy. Co my tu mamy? Wyszkol swoich dowódców w metodach optymalizowania ciał pokonanych wrogów pod kątem wykorzystania przez wirus ksenozarazy. Szansa wytworzenia lub ewoluowania jednostek ksenozarazy wzrasta o 30%. O, to ja to chcę! Ewolucja jednostek ksenozarazy to jest podstawa. Operacje gotowe do przygotowania. Pionek, właśnie zaraża wskazaną armię uśpionymi ksenomonami. Armia dostaje 20 punktów obrażeń przez jedną turę. Nie. Monitoring można by jeszcze jeden pierdyknąć. Przygotuj. Tym panem musimy potwierdzić ruch. Dobra, to my się tu wróćmy może na wszelki wypadek, bo widzę, że tam kolesie chcą dostać łomot konkretnie. No i teraz misję sobie wykonamy jeszcze. O, dość porównywalna siła obrońców jest. Dobra, walka samodzielna. Chyba będą jakieś straty, ale miejmy nadzieję, że uda się wygrać. Co się dzieje, co się dzieje? Dobrze, no więc tak, nasi snajperzy, kochani, się ustawią. Tutaj to gówno będą widzieć, chociaż nie, bo to jest tylko pół osłony.
chyba będzie ok. Overwatch. Wy tutaj. Obrót w tę stronę i defense. Tym panem sobie podejdziemy. Hoho, nie wiem, gdzie sobie podejdziemy. On ma dużo hit pointów. Można by go wziąć na takiego. Ha, on w ogóle nie ma osłon, bo jest za duży. To weź tutaj podejdź. Obróć się w tą stronę i obrona. Naszym mietkiem głównym podejdziemy tu na Overwatcha. Tu mamy następnych snajperków. To tutaj i Overwatch w tą stronę. No i nasze krosty. Krosty, krostinie. Gdzie by je ustawić? A tutaj niech podejdą. Dobra, i obróćcie się w tą stronę. Pyk, pyk, pyk. Koniec. O, mają srogi zasięg, można powiedzieć. O, teraz polecił już jakiś overwatch, tu jeszcze nie. Draśnięcie, draśnięcie. Teraz poleci, dobra. Zachwianie poszło. Wszedł w nich Overwatch, ładnie. Będziemy ich tu dokańczać, mam nadzieję. Dobra, to teraz naszym pięknym gagatkiem strzelimy. Zabiło go, dobre. Tym gościem wykończymy następnych. Którzy tu jeszcze chycili? Nie wiem, ale tych powinno się udać wykończyć. I udało się. Tymi wykończymy tych. Dobre jest. Tymi na razie nic. I tymi snajperkami poza zasięgiem są wszyscy, tak? No to spróbujmy Overwatcha jeszcze. I krosty. Krostami podejdź tu. Tutaj nie mają chyba żadnej osłony. Tak, mam nadzieję, że uda się przeżyć. No bez jaj, dobra. Dobra, dwa strzały, trzy strzały. Oj, prosty poleci, ale chybili. Za to dostali z karabinu psionicznego, bardzo ładnie. No to teraz zrobimy tak. Nasza krosta poleci sobie tutaj. Skok. Bardzo ładnie. Tym panem strzelamy w tych. Dobra, wykończyło ich. Tym panem dobijemy tych. Dobra. Tymi strzelającymi jeszcze strzelimy w tych. Mają zachwianie. No i tymi by wypadało ich wykończyć. Dobrze, nie wiem, gdzie bym musiał stanąć. Powiedzmy, że tutaj to na dwa strzały powinno wystarczyć. 45% tylko niestety. Dostali nawet, ale to było za mało jeszcze. Więc spróbujmy podejść tutaj. Może uda się strzelić jeszcze tych kolesi. Nie, nie uda się. Nie uda się już strzelić.
To podejdźmy, bo oni są świeży w miarę, to mam nadzieję, że może się skuszą i zaatakują ich akurat, nie? Na koniec tury. A nie, zaatakowali jeszcze kogoś innego, ale to nie szkodzi. Krosta ich wykończy. Dobra, poradziliśmy sobie. Bez strat. Elegancko. Wykonaliśmy misję Łazik Imperium. Jednostka harcownik, laser powtarzalny i płynny płomień, kwarcyt, harcownik. No dobra, bierę. I jeszcze tą misję odblokowaliśmy, także trochę tego jest. Niestety w tej armii mi się już nic nie zmieści, więc wychodźcie może tutaj do Garudy. Okej, a wy idziecie na rekonesans dalej. Teraz tak, ci mają wymagane rozkazy, nic nie rób. Angela bezpodstawnie cię potępia. Niech wszystkim stanie się wiadome, podobno ma na sumieniu szczególne okrucieństwa. Obudzą obrzydzenie. To my w odpowiedzi... ostrzeżemy potępimy, że Angela obraża moje imperium. Wpłynie na niego i każdego gracza, który zna obie wasze frakcje. Może ostrzec albo potępić gracza tylko raz za każdy casus belli, jakim obecnie dysponujesz przeciwko niemu. Koszt potępienia 25, Angela potępienie innego gracza. Gracze wiedzą, że zarówno ty, jak i Angela otrzymacie karę do opinii o graczu Angela minus 50. Tak, potępiamy Angelę. Będzie wojna jak złoto. Wybierz produkcję w Exdrazil. Ja bym tu bardzo chciał wybudować kolonizator. Ale do tego potrzeba 30 kosmitu, czyli mogę w następnej turze go dopiero wybudować. W takim układzie... wytwarzanie wiedzy zrób do następnej tury. Jeszcze mamy, zdobywa tytuł pioniera w negocjacjach, dobra, inwazja w kolonii Wełniste Doliny i operacja monitoring gotowa. Monitoring. Gdyby tutaj tak, krzemienna wysoczyzna i tutaj mamy przynajmniej już wgląd w to, co nasi sąsiedzi będą robili lekko. Dobrze, co się teraz będzie działo? Zaatakowali nas tutaj. Aha, ja myślałem, że tutaj będzie jakaś obrona jeszcze, ale widzę, że nie ma. No to w takim układzie walka automatyczna. No proszę. Wszyscy zginęli? Jak to możliwe? Dobra, Maruder przegrał w każdym bądź razie. Wiadomość frakcji matecznej. Aha, bo tam były jednak obrońcy byli. Międzygłębowe. Nasze korzenie miażdżone są przez ruchome skały. Dobra, zgadzam się, zrobię dla was tę misję oczywiście. Gdzie to gniazdo? Tam. No dobra. Potwierdzamy ruch tymi kolegami. A idźcie tu do skalistych przesmyków. Okej. Okay. Potwierdzamy ruch tymi kolegami. No, okazuje się, że są już tutaj jakby niepotrzebni. Więc tu gdzieś było... O właśnie, coś takiego. No a tymi musimy potwierdzić ruch w stronę naszego następnego zadania, czyli tam. Nie widzą. Koniec tury. A, tam był jeszcze jakiś komunikat, ale... No tak wyszło, że nie wyszło. Miejsce małej anomalii. A, to musimy się tu wrócić potem. Recykling biomasy się zrobił.
Wounded soldiers can now scavenge medical nutrients from infected enemy bodies using biomatter repurposing. Wiedza o kowaksyno zarazy umożliwia pozyskiwanie biomasy do regeneracji. Po każdej zwycięskiej bitwie jednostki w armiach kseno zarazy odzyskują 5 hitpointów za każdą zabitą jednostkę organiczną. Dobra, wybieramy badania naukowe. Świt nowego związku, protokół zjednoczenia i takie tam cuda. Dobra, nie, teraz zrobimy sobie... Skuteczność działań, drugi level. Okej. Okay. Potwierdzi ruch tego typa. Owszem, idź tutaj. I spokój. Potwierdzi ruch tego typa. Owszem, idź tutaj. Zasoby produkcyjne przeniesiono do kolonii. Co chcesz z nich zbudować? Gromadę lęgową czy skrzydło analityki dyplomatycznej? Gromadę lęgową, dobra, potwierdź. Okej, okay, no i w Ekstrazil bym chciał teraz wybudować kolonizator. To są dwie tury. Wymagane rozkazy dla tego typa. Chodź no tu. Brak punktów ruchu, dobra. No i ten typek teraz. Czy ty tu możesz w ogóle wejść? Możesz jakoś, jakimś cudem. Angela przesyła wiadomość. Poszukaliście nas w przeszłości, potępiliście nas i twoja ludność się nie szanuje. Wiedzcie, że przygotowujemy nasze armie i wkrótce wyślemy je ku waszym granicom. Gotujcie się do wojny. No to się zacznie coś dziać chyba konkretnego. Angela wypowiada wojnę. Aha. Nie wiem, skąd oni przylezą. Trzeba to będzie obserwować. Zmiana poparcia... Prawo galaktyczne wymaga, abyśmy powiadomili was o wypowiedzeniu wojny waszej frakcji. Oszukaliście nas, że potępiliście twoją ludność. Nie szanuję, ma to na celu zapewnienie. Okej. Nie, nie negocjujemy ani nic. Dobra, zamknij. Wojna to wojna. Potwierdź ruch tego typa. A, on tu na stateczek teraz i w następnej turze będzie. Tymi kolegami za to możemy nawalić tym panom. Tu są te świnie niesamowite i turkuć trawianiec. Dobra, jedziemy z nimi. Te operacje doktrynalne jakoś muszę wdrożyć w końcu. Też by się przydało. Dobra, wyjdź mi gościu tu. Zrób overwatcha na tą stronę. Wy chodźcie tutaj i zrobicie overwatcha na tą stronę. Wy podejdziecie sobie tutaj. I oczywiście Overwatch, a wy sobie podejdziecie tu. I obrona. Ten nasz miecio podejdzie sobie tutaj. I obrona. No i nasze krościny tutaj. I obrona. I koniec. Krosiaki się dostały w zasięg. Mały trochę strzałów. Przeżyły to jakoś, jakimś cudem. No już nie przeżyły, bo oparzenie ich wypaczyło. Dobra. Musimy się zająć tym prosiakiem, bo to jest najgorszy syf, który nas może tutaj troszkę, że tak powiem, stłamsić. Jeśli chodzi o krosty, to weźmy powiedzmy... Aha. Nie da rady, tak. To momencik. Podejdźmy sobie tutaj. I naskoczmy na tych panów. Okej. Okay. Tymi oczywiście strzelamy w świnię grubą, tą dużą. Eee,
tymi kolegami ustawimy się, myślę, tutaj. I strzelimy sobie tutaj z plójki. Dobrze jest. Tymi przywalimy świni jeszcze raz. Dobra, a tym mam nadzieję wykończymy świnie. A, brak pola widzenia. Fuck. Dobra. Ustaw się tu. Dowal świni. Dobra, świnia pagib. A tym podejdź no tutaj. I obrona na razie. Krosta będzie miała przewalone, ale... O, jeszcze robi takiego overwatcha na walkę wzręcz. O, dobre, 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 żyjemy, nie jest źle. Krosta. Nie odczuje żadnego efektu. A ci odczują, no to krót. Krosta. Z tymi wykończymy tych, mam nadzieję. Enemy eliminated. Dokładnie. Tym panem wykańczamy tego. To jest tyle chyba. Tak jest, to jest tyle. Wygraliśmy. No to pięknie. Rozbity statek badawczy. Szczątki statku badawczego zawierają nietknięte banki danych. Niestety brak nikt informacji na temat zadania i załogi jednostki, ani wydarzeń, które doprowadziły do katastrofy. 64 punkty badań. No i w porządku. A gdzie jest to nasze zadanie? Wyżyny, tam. Dobra. To pokaż mi tego golesia właśnie. O, on w ogóle awansował level, zdaje się. 6 punktów umiejętności. Żywotność druga. Co to robi? Bohater zyskuje plus 10. Echo Roju. Dodatkowe jedna osłona sąsiednim jednostkom starczą Roju. Feromony pobudzające. Wszystkie jednostki organiczne w armii tego bohatera zyskują plus 5 do maksymalnych hit pointów, możliwe tylko wtedy, gdy bohater jest dowódcą armii. No to ja poproszę. Jako, że mam same organiczne. I kontratak może. Tak. Potwierdź. Bardzo ładnie. Jakiś mod trzeci tutaj jeszcze można by mu wrzucić. Skupienie, płomienie. Ataki psioniczne zostają wzmocnione płomieniami, ale nie mamy ataków psionicznych. Mamy broń, karabin morowy, czyli atak biochemiczny. Kwasowa mieszanka, amunicja do broni biochemicznej zostaje nasycona kwasem, dzięki czemu topi pancerz. No też spoko. Przyspieszone leczenie. Uzyskuje regenerację, która jej przywraca na początku którego właściciela na mapie. Ok. Wyostrzony wzrok. Zasobniki zarazy. A obrzuca cel zasobnikami zarazy. To nie do końca. A stymulatory bojowe? 25% celności na 4 tury. Można użyć tylko raz na bitwę. Łomienie tylko psioniczne. 20% do celności. Otrzymuje plus 1 do zasięgu widzenia na mapie strategicznej. O, to sobie weźmiemy wyostrzony wzrok. Tak. Potwierdź. I teraz tym panem udamy się tutaj na te wyżyny, żeby pokonać cel naszej misji. Produkcja w Garudzie. Budowa konstrukcji sektorowa. Wełniste doliny poziom drugi. Energooszczędna linia montażowa. Demontaż. Aha, nie, nie, nie. Skaliste przesmyki poziom drugi. Agencja optymalizacji sterowania. Możemy coś takiego wybudować. Minus 15 do kosztu energetycznego za natychmiastowe zakończenie produkcji.
I możemy też na przykład Centrum Eksportu Rolnego. Podatek za wspólnotę żywności zmniejszony do 25% w tej kolonii. Plantacja żywności GMO. Potrzeba minus 20% żywności do uzyskania nowego kolonisty. Bardzo chętnie. To też możesz wybudować potem. OK, i teraz co mamy? Zmiana poparcia na aprobatę. Minus 10% utrzymanie jednostek, plus 100% morale, plus 10% przyrost zadowolenia w kolonii. Fajno. Awangarda, zmiana relacji na podejrzani. Minus 200 było 0, kolonia awangarda minus 3 było 0, koszty wydarzeń awangarda 50% było 0. Opinia graczy awangardy minus 50 było 0. No tak, bo tamci też byli z awangardy, więc to jest ta sama frakcja. Zadowolenie energia. Dzięki zadowoleniu populacji ilość wytwarzanej energii wzrosła. Super. W ekstrazji robi nam się kolonista. Dobra, lecimy. Przeciwnicy mają ruch. Ciekawe, kiedy się pojawią ci nasi koledzy niesympatyczni. Zwerbuj bohatera. Bardzo bym chciał. 250. Oczywiście bierę. Kasta bombardierów się wyrobiła. Jednostka bombardier. Wyładowania biochemiczne, gaz oślepiający, ostrzał biochemiczny, organiczna, jednostka ciężka i pojazd bombardier. Dobre, dobre, o to chodzi. Gwałtownie wyłonieni. Feromony szało wyłonienie. Kasta głębin, czyli mamy jakieś statki w końcu. Kasta bombardierów i... Co my tu mamy? Detonator korozyjny, czyli kwasior generalnie. Nasycenie jonowe. Taki bronią biochemiczną zadają teraz obrażenia... Elektryczne. O! To chcę. Skuteczność działań druga. Wsparcia operacyjne drugie. Sprawność operacyjna. I rozwój doktrynalny. Ok, wybierz badania naukowe. Eksploatacja żyznych równin może. Aha, czemu nie? Wiadomość od frakcji zapomniani. Odmawiam. Potwierdź ruch. Nimi sobie podjedziemy tutaj. Imperialny skład produkcyjny. Zmierz materiały warte 53. OK. I tutaj gdzieś mieliśmy anomalię. To idź w tą stronę. Potwierdź ruch tym typem. Tym typem idziemy tutaj. Wykonać zadanie. No i wymagane rozkazy dla kolonizatora. A podlecimy sobie tutaj na gajnimusów. Mam nadzieję, że tam nikogo nie ma. A nie powinno. No i nowy typek. Nowy typek jest, ale musi tak. Musi jakąś armię mieć jeszcze. Więc na pewno... Gdzie to było? Tutaj. Tutaj mamy taką armię dla niego. Terytorium należy do mnie, sorry, to nie jest moja armia. Moja armia jest tutaj. Więc jego sobie tutaj przeniesiemy. Po drodze to szybko zapierdziela, ok. Produkcja w Ekstrazil. No i teraz właśnie, produkcja. Zróbmy sobie tą ciężką jednostkę. Splamienie ukryty. Co oni mają? Pasożyt ksenozarazy. Dodatkowo zyskuje hipersystem immunologiczny. Dobra, ok. Zasobniki zarazy. Dajmy im jeszcze przyspieszone leczenie. Dajmy im jeszcze wyostrzony wzrok. Zapisz szablon.
niech będzie ta prawa, wszystko jedno. I takich ukrytych poproszę dwóch. Produkuj. Drugiego nie mogę, bo mam za mało kosmitu, ale w następnej turze będę mógł. Koniec tury. Operacje gotowe do przygotowania. Czystka wewnętrzna. A doktryny właśnie, jak to działa? Koszt przygotowania. Aha, jeden slot. Dobra, to robimy tak. Ekonomista. Podstawowe konstrukcje zbudowane w Twoich koloniach dają teraz plus 15 dodatkowego dochodu w poszczególnych zasobach. No to nie głupie, nie? Ochrona przyszłości. Wzrost przychodu 20% żywności. Chcę. Bo to nam zwiększy szybkość pozyskiwania nowych kolonistów, co za tym idzie rozprzestrzeniania się jakby mojej kolonii na sąsiednie sektory. No wy zasuwacie tutaj jak najbardziej i załóż kolonię. Okej, okay, tymi potwierdzamy ruch. No tak, 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 tutaj idziecie, no. Tymi też potwierdzamy ruch. Blablabla. A jeszcze pokażcie mi dyplomację i mamy mateczki, tak? I oni mamy z nimi przyjaźń. I na przykład takie osady. No, możemy potrzebować waszej pomocy w wojnie. Z Angelą. 200 to kosztuje. Dobre, będzie dobrze. Wymagane rozkazy. Tym typem na razie nic nie robimy. Stoimy i czekamy, aż armię nazbiera. Angela i Daiju podpisują pakt o nieagresji. Okej. Okay. Przyjęto doktrynę ochrona przyszłości. Wszystkich posiadanych koloniach następuje wzrost przychodu plus 20% żarcia. Mistrz szpiegów. Wiedza to potęga i mamy tak. Nagroda pioniera. Daiju mnie obraża. Trudno. Żanna przesyła wiadomość. Dzięki tym zadaniom pozycja twojego imperium może się poprawić. Nie zaniedbuj jednak tego, co naprawdę ważne. Żanna Cerber. Oświadczenia. Oczywiście pochwałkę strzelimy, żeby dwarowie byli z nami mocni. Jakie jeszcze oświadczenia można użyć? Ostrzeż lub potem. To tyle. I ukończono tajny agent. Mamy swoje armię uzbrojone po zęby i twardo stające buciorami na ziemi, ale są też inne sposoby. Skuteczność działań. Dobra, mamy to. Koniec tury. No i tak, mamy wiadomość od frakcji Matecznik. Zmechanizowane małpy. Wydala trujące opary niedaleko naszej szkółki. Zielone listki usychają pod ich wpływem. Dobra, zrobimy dla was misję. Oczywiście, że tak. Zmechanizowane małpy. Siła armii 1020, także dość spora. Nicole, chwali cię publicznie. Doprowadziliście swoją ludność do sukcesu i rozkwitu, będąc wcieleniem ideałów, do których dążył niegdyś Związek Gwiezdny. Tak trzymać. O proszę. Się awangarda normalnie z nami tutaj. Mają wojnę z Daiju Yang. Jiang. Oświadczenia. To strzelmy im pochwałkę.
Ukończono zadanie Imperium. Tak jest. Pochwałka. Potwierdź ruch temu panu. No tak, udaj się tam, gdzie się miałeś udać. Na razie mechaniczne faktory muszą poczekać. Tym panem też udamy się tam, gdzie się mieliśmy udać. Nic tu nie rób. Tym panem natomiast się nigdzie nie udajemy, tylko czekamy. I tutaj musimy wybrać produkcję. No to tutaj oczywiście pierwsze to centralny replikator tutaj zrobicie. Była większa produkcja na start. W Ekstrazil produkcja, no to będą jednostki. I teraz poproszę jeszcze jednego takiego ukrytego. Ok, a tym ukrytym wejdź mi do tej armii. Niepodlegli przegrywają bitwę. No trudno się mówi. I koniec góry. Coś się tu dzieje. To jest armia frakcji zapomnieni, więc na razie jeszcze nic z nimi nie mamy do czynienia konkretnego. Lotne dolegliwości, nasycenie jonowe. I detonator korozyjny. Wybierz nowe. Szczep Omega, myślę. Rój Omegi. Zbudować tylko jeden rój w kolonii. Odblokowuje broń zatraty szczep Omega. Każdy zbudowany przez ciebie dodatkowy rój Omegi zwiększa poziom tej broni, czyniąc ją coraz silniejszą. Dobrze, to ja chcę. Tym potwierdzamy ruch. Pyk, 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 pyk. Tym też potwierdzamy ruch. Pyk, 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 pyk. Tu mam dwie armie. Dobra, spróbujemy jeszcze wykonać to zadanie i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Dobra, eksploatacja żyznych równin mi się odblokowała, poziom sektora żyznych równin, nawigacja na równinach i farmy hydroponiczne. Wybierz nowe badania naukowe, antropologiczne, komory hodowli kosmitu. Dobre. Chcę. Zamknij. Potwierdź ruch. Temu panu potwierdzamy oczywiście. Fru, 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 fru. Zamierzasz wtargnąć na obce terytorium. Jeśli twoja armia zostanie odkryta po wtargnięciu, otrzymasz karę do relacji i będzie można atakować twoje jednostki bez wypowiadania wojny. To nie jest na moim terytorium, niestety. Czy chcesz wtargnąć? A wtargnij! Ale zaraz, zaraz. Anomalia jest w tym miejscu, tak? Tak, dobra. Teraz tymi potwierdzamy ruch i teraz nie wiem, czy ja nie będę... kurde, chyba będę walczył z dwoma naraz, nie? Jak ich zaatakuję. Jeszcze nie wiem. Produkcję tutaj wybieramy. No to tutaj zrób mi... gromadę lęgową, tak, produkuj. Koniec tury. Przeciwnicy mają ruch. Zapomniani znowu coś chcą. Ja dla zapomnianych nic nie robię. Dobra jest. Ty mi sobie podejdź tutaj na anomalię. Nasze skanery wykryły słaby sygnał nieznanego źródła ukrytego pod warstwą grzybni. Powinniśmy ostrożnie usunąć grzybnię, aby odnaleźć źródło. Usuń grzybnię 3 tury. Nie wiem, czy on tu wysiedzi trzy tury, czy go nie zabiją wcześniej, ale zobaczymy. Spróbujmy ich zaatakować. No i właśnie, mamy troszkę przesrane.
Siła obrońców 1280, nasza 973. Próbujemy. Mamy doktryny, mamy cuda, więc może się uda. Nawet się rymuje. Mhm. I mamy jakby dwie armie do pokonania. Mam nadzieję, że rozwalimy tą pierwszą, zanim ta druga do nas dotrze i będzie wtedy święty spokój. Dobra, mamy to. Strzelający. Podejdź tutaj. I tak. Ty. Podejdź tutaj. I tak. Ty mi. Podejdź tutaj. I tak. Krościna. Krościną tu, poproszę. Obróć się w tą stronę. Obrona, dobra. Tymi sobie podejdziemy tu. Obrót w tą stronę i obrona. No i naszym tyranozaurem podejdziemy, myślę. Kurde, on musi mieć full ochronę. Dobra, tutaj. Obróć w tą i obrona. Koniec tury. Dobra, zaliczyli. Zaliczyli drugi raz. Niestety reszta już nie zaliczy przez to. Krostę strzelają, ale chybili. Dobra. I znowu chybili. O, jest ok. Tamci się trochę miotają. Musimy co najmniej dwie jednostki teraz wykończyć, to by było najlepiej. Najlepiej trzy. Ale dwie to i tak już będzie spoko. Mamy operacje możliwe. I teraz zróbmy im w takim razie... Maceracja biochemiczna, co to robi? Minus 3 odporności, detonator korozyjny to ten, fala lecznicza to dla mnie zrzut zarodni. Zrzut zarodni mógłby być całkiem przyjemny. Wybierz. Na przykład tu. Aha. Co jest nie tak z tym zrzutem zarodni? Niewłaściwy cel. A tutaj? Tutaj ta. No to dobra, zarodnia zrzucona. Teraz tymi strzelamy. Strzelaj. Ten nie żyje. Tymi strzelamy w tych. Mają zachwianie. Krosta. Krostą jak tam wylecimy, to raczej już jest po niej. Na razie się broń. Natomiast tymi kolesiami to byśmy mogli rzeczywiście coś podziałać. Podejdź no tutaj. Harknij z łaski swojej tak z serca. Dobra. Teraz tym to bym chętnie strzelił w tamtych, ale są trochę poza zasięgiem. Podejdziemy o jedno. To będzie za mało jednak, więc podejdziemy jeszcze tu. Dobra, załatwiło ich. I teraz tym panem, jaki on ma zasięg tego tych swoich kolców? Całkiem spory nawet. Więc podejdziemy sobie tutaj. I kolcami załatwimy, mam nadzieję, tego. Please. Draśnięcie, ale chyba wystarczy, nie? Tak. No to nawet. Praktycznie całą pierwszą falę już mamy rozwaloną, bez żadnych strat z naszej strony. Teraz mi to troszkę zionął ogniem niefortunnie. A, ci strzelają w tego. No,
No ale załatwiło mu ich. Jednych. I tak bym się wysadził i tak, więc nie ma problemu. Dobrze. I teraz możemy spokojnie podejść i klepnąć im z baśki. Dobra, załatwieni. Nasz kolega sympatyczny. No to może na przykład strzelić w tych. Załatwieni. Tymi panami sobie podejdziemy tutaj. Może się uda strzelić w tego. 30%. To nie, to niech on ma Overwatcha. Tym na obronę. Tymi kolegami sympatycznymi, za to podejdziemy sobie może tutaj i zrobimy Overwatcha na tą stronę. I Krościna. Krościną podejdziemy tu. I obrona. Koniec tury. Warta się aktywowała. I zabiło. No i teraz mamy tak. Zacznijmy od Krosty może. Krostą podejdziemy sobie tu. No potem im naskoczymy. W ten sposób są załatwieni. I teraz możemy się wszystkimi skupić, żeby strzelać w tego kolesia. Ci już nie mają czym strzelać. Niech podejdą tutaj. Obrona. Ten jest poza zasięgiem w tym momencie. Zróbmy mu Overwatcha. A tu jest 55%. To może zróbmy też Overwatcha. Tym obronę. Koniec tury. A, Krostę będzie bił. Ale chybił. A z Warty trochę dostał. Krosta zachwianie. Dobra, Krostą się troszkę przestawimy. I Overwatchik. Obrona. Tutaj Overwatchik, podejdź tutaj Overwatchik, obrona, koniec tury. Oj, będzie rzucał. Aj. Tak żeśmy się nie umawiali. Dobra, płonąca ziemia. Wszyscy stoją na płonącej ziemi, więc tak, ty odejdź tu. Nie jesteś w stanie w niego strzelić, tak? No to stań sobie tutaj. Overwatchik. Ty się uspokój. Tymi kolegami byśmy sobie podeszli może. Bo stoją na płonącej ziemi, to może nie fajnie. Podejdź tutaj. Overwatchik. Krostą bym go nie dobił teraz. Za daleko je. O, przepraszam. Podejdźcie trochę Krosty. Cel nie odczuje efektu. No to normalnie go odgryźnijcie. Odda, ale tylko zdraśnięcia. Okej. Okay. No już prawie nie żyje. Wystarczyłoby go tak tutaj od tylasa może obejść. I strzał. No i będzie. Mamy ich pokonanych. No, bardzo ładnie.
zamknij. No i co? Wchodzimy tu. Mamy transownicę. Psioniczny atak. Oczywiście, że przyjmuje nagrodę i przyjmuje nagrodę również od frakcji. No i to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. No i widzimy się za tydzień w następnym odcinku. Dzięki, cześć.